Czy Adam Nawałka zrobi z Lecha Poznań drugą reprezentację Polski? Czy w Lechu do Lecha przyjdzie Kuba Błaszczykowski, Peszko, a nawet Kamil Grosicki? No właśnie, dzisiaj przedstawię tak naprawdę bardzo ciekawe tutaj informacje dotyczące właśnie Nawałki, a także Lecha Poznań, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jakże w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, to, że Adam Nawałka zostanie trenerem, to praktycznie już jest pewne na 90%. Kiedy to nagrywam, jest czwartek, w piątek pewnie będzie podpisana umowa, oficjalna informacja pójdzie do mediów. No i właśnie, pojawiają się tak naprawdę informacje, jak będzie chciał Nawałka stworzyć tego Lecha Poznań i według mnie tak naprawdę są dwie drogi. Pierwsza droga to jest oczywiście przebudowa tej drużyny, no bo to musi zrobić tak naprawdę Adam Nawałka, jeśli chce się bić o najwyższe trofea, o czołówkę w Ekstraklasie, i albo zrobi w ten sposób, że kupi zawodników, tak, bo będzie chciał mieć decydujący głos w sprawie transferów, sprzeda część zawodników, kupi zawodników, tak, według tutaj umiejętności to będą obcokrajowcy. Natomiast według mnie, nawet gdyby postąpił w ten sposób, po jednym sezonie zobaczy, że ten model się nie sprawdza i Adam Nawałka wróci do korzeni, a więc stworzy z Lecha Poznań drugą reprezentację Polski BIS z jego właśnie zawodnikami. Dlaczego tak uważam, dlaczego tak sądzę? Jest to tak naprawdę moje autorskie spostrzeżenie, ponieważ wielu z tych zawodników, które Adam Nawałka miał w reprezentacji, kończy im się kontrakt, albo mają po 33 lata, po 30, nie są na rynku tyle warci, co piłkarze tutaj, co jeszcze kilka lat temu, tak? Jeden z takich zawodników, który jest bardzo drogi, tak? Gdzie za niego byłaby kwota pewnie zaporowa zbyt duża na pewno dla Lecha Poznań, to jest 5 milionów euro i to jest Kamil Grosicki, ale to nie oznacza, że Grosik nie przyjdzie na przykład na wypożyczenie do Lecha Poznań. Potem mamy Kubę Błaszczykowskiego. Kuba Błaszczykowski praktycznie to też już jest pewne, że po tym sezonie opuści Wolfsburg. Mówiło się dużo, że pójdzie do Wisły Kraków, natomiast no, nie ma co się oszukiwać, jeżeli przyjdzie taka propozycja od Nawałki z Lecha Poznań, to na pewno przyjdzie do Lecha, tak? Zawsze może przecież zakończyć piłkarską grę, tak on to mówił, tak? W Wiśle Płock, ale przecież jeszcze może zagrać ten 1 czy 2 sezony w Lechu Poznań. I tak samo Sławomir Peszko, który praktycznie jest na wylocie z Lechii Gdańsk, wiadomo, jego ekscesy, kary, tam miał chyba karę 3-miesięczną, tak? Za faul i tak dalej. I wszystkich może przygarnąć tutaj Adam Nawałka, stworzyć drugą reprezentację. Od razu chcę powiedzieć, że to nie jest zarzut, tak? To nie jest to, że po prostu Adam Nawałka, jeśli postąpi w ten sposób, to jest złe, bo uważam, że to jest bardzo dobra tak naprawdę decyzja. Podobną sytuację zrobił z Lechem Poznań Czesław Michniewicz. Tak, Czesiu Michniewicz, który dzisiaj prowadzi reprezentację U21. Taką sytuację zrobił w latach 2000, a mianowicie pościągał byłych reprezentantów Polski, Tomasza Iwana, Piotra Świeczewskiego i innych piłkarzy właśnie do Lecha Poznań i rzeczywiście ten Lech odnosił sukcesy, więc kto wie, czy rzeczywiście czasem nie zrobi tego tutaj Adam Nawałka. Oczywiście ograniczeniem jest budżet Lecha Poznań, tak, no bo tutaj nie może kupować zawodników bardzo drogich, natomiast część z tych zawodników może odejść z swoich klubów zagranicznych, na przykład, albo też tak Peszko z Lechii Gdańsk, część się kontrakt kończy, a na przykład taki jak Kamil Grosicki może pójść na wypożyczenie, na przykład od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku, gdzie będzie występował systematycznie w Ekstraklasie, w Lechu Poznań, a następnie Hull City go sprzeda w okienku letnim transferowym. Także byłaby to bardzo ciekawa sytuacja, bo mielibyśmy praktycznie reprezentację BIS. Oczywiście trzeba pamiętać, że to nie jest tylko taka koncepcja jakby Lecha Poznań, to nie będzie oznaczała, że on kupi wszystkich piłkarzy, tak? No bo Lewandowskiego nie kupi, innych tam zawodników też nie kupi, no bramkarzy nie wyciągnie praktycznie żadnego z bramkarzy, natomiast będzie miał taki trzon tej drużyny, czy kilku zawodników właśnie z tej byłej reprezentacji, a oni i tak dalej będą dawać radę w polskiej Ekstraklasie, no nie oszukujmy się, tak? Dalej będą dawać radę. Według mnie Kuba Błaszczykowski tak będzie dalej dawał radę w Ekstraklasie. Bundesliga jest bardzo wymagająca. przy jego jakby problemach w klubie, gdzie nie łapie się do składu, tak, i tam problemach z tymi plecami, to i tak według mnie jak przyjedzie do Polski, to będzie czarował, tak, bo jednak no, nie oszukujmy się, gdzieś ten poziom Ekstraklasy jest niższy od Bundesligi, to zdecydowanie, także może się okazać, że ci piłkarze przyjadą, będą się czuć świetnie, jak ryba w wodzie, bo tu można powiedzieć powrót, tak, do starych czasów, tym razem tutaj nie reprezentacja Polski, a Lech Poznań, i będą sobie klepać przeciwników w tej Ekstraklasie, zwłaszcza, że oni znają się świetnie z trenerem, mogą na nim polegać i on może polegać na tych zawodnikach, a tak jak powiedziałem, gdyby to było na przykład jeszcze rok temu czy 2 lata temu, to byłoby ciężko. Dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja poszczególnych piłkarzy i są oni do wyciągnięcia, tak, są oni do wyciągnięcia spokojnie. Nawet tutaj patrzyłem na Transfermarkt, to tak powiedziałem, Kamil Grosicki to jest kwota 5 milionów euro. Okej, może Kamil by nie przyszedł, tak, bo Hull City też chce zarobić na jego sprzedaży, ale może pójść na wypożyczenie. Kuba Błaszczykowski, dzisiaj kwota za niego to jest 1 milion euro, ale on ma 33 lata. Jeszcze za kilka miesięcy, tak, no będzie miał 34 lata. Więc tutaj Lech Poznań może nie zapłacić za niego 1 milion euro, a może po prostu rozwiąże kontrakt z Wolfsburgiem za porozumienie stron, przyjdzie jako nowy zawodnik, wolny zawodnik do Lecha Poznań, a tym samym będzie miał większe zarobki, tak? Będzie miał większe zarobki w Lechu Poznań, a później rzeczywiście dogra 1 sezon czy 2 sezony, a później rzeczywiście pójdzie do Wisły Kraków. Także bardzo ciekawa tak naprawdę opcja rysuje się, jeśli chodzi o Lecha Poznań, bo według mnie mimo wszystko, jeżeli Adam Nawałka przyjdzie do Lecha, nawet jeżeli nie zrealizuje tej opcji właśnie o tych byłych piłkarzach reprezentacji, będzie stawiał na swoich zawodnikach, tak, kupi zawodników, którzy są skauci, przygotowują materiały i tak dalej, to on się zawiedzie, tak, on się zawiedzie po 1. sezonie, bo to już pokazuje i historia, i przykład Legii Warszawa i tak dalej. Można prowadzić scouting, kupować perspektywicznych zawodników, oni przyjeżdżają później do tej polskiej ligi, biorą potężne pieniądze, ale nie wnoszą w jakości, tak, dodatni, jeśli chodzi o polskie kluby. Także to na tym może się przejechać, a być może właśnie taki jest jego zamysł od samego początku, tak chce zrobić. Także no to jest dosyć ciekawa sprawa, zwłaszcza, że jest to możliwe do zrobienia, ponieważ Adam Nawałka zostanie trenerem 26 listopada, zostanie oficjalnie trenerem Lecha Poznań. Przed nim 4 mecze w polskiej lidze, więc będzie miał przegląd kadr, jeśli chodzi o polską Lecha Poznań. W tych 4 meczach już będzie wiedział, kogo sprzedać, kogo postawić, kogo na przyszłość, i w tym czasie już będzie mógł prowadzić zaawansowane rozmowy właśnie z tymi byłymi piłkarzami reprezentacji. Ja oczywiście powiedziałem tylko o tych kilku, tak, a więc Peszko, a więc tutaj Grosicki czy Błaszczykowski, ale być może to będą także inni zawodnicy, tak, być może to będą właśnie inni zawodnicy, no na przykład Łukasz Piszczek, tak, no ale to była dalsza perspektywa odległa, no bo jeszcze ma kontrakt praktycznie ważny z Borussią Dortmund, ale na pewno są tacy piłkarze w tej reprezentacji, być może Mączyński przyjdzie, tak, z Legii Warszawa do Lecha Poznań, przecież wiemy, że Mączyńskiemu się nie układa w Legii Warszawa. To jest kolejny tak naprawdę kadrowicz, kolejna postać, którą wykreował, stworzył tego zawodnika w reprezentacji Adam Nawałka, tak. Też trzeba pamiętać, że ci zawodnicy, którzy przyszliby do Lecha Poznań, to by byli zawodnicy koło 30, którzy już mają kariery klubowe na dobrą sprawę za sobą, tak, w dużym stopniu, zarobili potężne pieniądze, więc to nie byłaby taka sytuacja, że oni przyszli do Lecha, bo tam jest kasa dobra i tak dalej. Przyszli, bo mieliby pewność, że graliby, dograliby tę końcówkę, znaliby swoje umiejętności, część już nie ma po prostu takiej kondycji, część nie jest wystawiana w swoich klubach, także różna sytuacja, a na pewno było, to się miło oglądało, tak, bo byśmy patrzyli praktycznie na reprezentację PiS, która by tutaj klepała. No ja myślę, że oni w tym zestawieniu i tak by klepali, tak, no bo wyobraźcie sobie, no Adam Nawałka prowadził reprezentację 5 lat, tutaj teraz, czyli miałby kilkuletnie praktycznie ogranie z tymi zawodnikami, tak, no i zna ich doskonale. To jest dosyć ciekawa sytuacja. Wiadomo tutaj, że Adam Nawałka chce mieć decydujący wpływ, jeśli chodzi o transfery. Pytanie jest takie, tak, na ile zarząd Lecha Poznań zgodziłby się na te transfery, zarobki i tak dalej, no bo z każda z tych gwiazd, no to bym na pewno musieli mieć zarobki od 1 miliona złotych wzwyż, tak, także no Kuba Błaszczykowski, aby przyszedł, czy inni zawodnicy, to by chcieli mieć po prostu 1 milion złotych rocznie, tak, no to by mogło być duże tutaj uszczuplenie, jeśli chodzi o budżet. Pytanie, czy to się nie kłóci jakby z filozofią klubu piłkarskiego, czy można coś takiego zrobić, bo wiadomo, że Lech Poznań też musi stawiać na młodych piłkarzy, wychowanków, no ale to ja powiedziałem, to nie oznacza, że on całkowicie zaleje po prostu Lecha Poznań swoimi piłkarzami, tylko o to chodzi, że on wprowadzi tych piłkarzy, których będzie mógł, to pozyska do Lecha, tak? Może być taka sytuacja, że na początku tylko przyjdzie Peszko do Lecha, tak, z Lechi, a później kolejni zawodnicy przyjdą, tak, że inni się przekonają do tego projektu. Dosyć ciekawa sprawa. Zresztą fajnie by to się oglądało, taki projekt właśnie pod nazwą, no oczywiście to będzie nazwa robocza Lech Poznań, tak, ale de facto ci piłkarze będą grać w reprezentacji, czyli reprezentacja tutaj bis, tak, reprezentacja 2. Być może tamta reprezentacja nie dała rady na Mistrzostwa Świata, ale jeśli chodzi o polską ligę, Ekstraklasę spokojnie by sobie dawali radę. Fajna sprawa, fajna tutaj rzecz. Napiszcie w komentarzach, czy rzeczywiście według Was zrobi taki scenariusz, zrealizuje tutaj Adam Nawałka, czy też nie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.